Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcineczku. Dzisiaj tak troszeczkę nietypowo, no ale cóż, jak po tytule, będzie nowy sprzęt. Nowy sprzęt braciaka. Co to ma za sprzęta? Mów, spowiadaj się, tu już widzą. Coś Ty to kupił? Chłopie, najlepsza maszyna, kurwa. To jest zimowy wojownik, kurwa, tak zwany. Boy. Subaru, kurwa, Justy 1.3. Co? Powiem Ci tak. W najmocniejszej wersji 86 koni. Ja pierdzie. Napęd 4 buty. Nie. Waga 900 kilo. Ty nic, tylko czekać na śniegi. Ej, wiesz co Ci powiem? Mi to wygląda Suzuki Swifta. Jak na Suzuki Swifta mi to wygląda. No, to jest ta sama buda. To jest taka sama buda, tylko to jest wypuszczone pod Subaru i z napędem 4 buty. I z Subarowym pod odsprzętem. Chyba silnik chyba jest w sumie subarowski. Pokażemy motor, jak wygląda. A wygląda to tak. A powiedz nam, co Ty tu robisz? Przecież dopiero co tego sprzęta kupiłeś, a już tu widzę małe defekty. Kurwa, to jest normalna rzecz, to trzeba zrobić wzmocnienie przy takim sprzęcie, a nie. Jak tu się jeździ, to... Widzę, że jak na Japońca zdrowy jest. Nie ma tragedii. Mogło być gorzej. W sensie? Przecież kurwa, te budy to podobno tak żre ruda, że masakra. A tu jeszcze w miarę się trzyma i więc trzeba podratować i na zimy będzie w sam raz i na upalanie gdzieś w terenie. Przyjdzie zima. Ale śniegu nie ma. Choinkę mam zdjętą, bo jeszcze mam choinkę w zestawie, ale nie ma śniegu, to trzeba było zdjąć. Choinkę razem z samochodem dostałeś? No choinkę na dach, ona jest oświetlona, sterowana, oświetlenie z tego, z telefonu. Co jeździsz i kurwa ten, i świecisz. Full wypas. W głowie, a co Ci więcej trzeba w tej maszynie? 5 biegów. Wszystko jest, o to tu chodzi, trzeba masę zbić, a nie. Czy jak rasowy sprzęt. Piątka skrzynia. Ej, żeby nie wyjebali. Kurwa mać. Gimbal mi nie wyrabia. Zakręta. Ale trzyma się. Chcesz próbować? Znaczy nie, no cały i tak nie wyjadę. Bo tam jest no tu jest, kurde Ci powiem, tak jest. Jebaniutki. Ej, idzie jak przecinak. O jaju, a... Przepieron. Ej, tu jest bystro. O, ściąga go. Strasznie niskie zawieszenie jest. Ciągnie tylne koło. Szkoda, że nie ma reduktora. O, widać, opony zakleiło. Jest kaplica.
Jeszcze mi jest bardzo ślisko. Jeszcze oponki, kurde, koła trzynastki. Terenowa bestia. Jasny pier. Wiesz, czym jest bardzo ślisko. O, chyciło ci tył. Ale powiem ci, ładnie szedł, a potem się zalepiły opony i dupa. Żadne auto z napętem tylko naprzód by tutaj nie dojechało do połowy. Przez te korzenie, nie korzenie. Teraz jest strasznie mokro, ślisko, bo topnieje na wierzchu taka warstwa. A tam wyżej to jeszcze dwa razy ostrzej jest. A i tak wysoko wyjechał. Bez defektu się nie obejdzie. Zestaw naprawczy musi być. Dobra, zrobimy, jedziemy dalej. No to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Kurde, przetrwałem tą jazdę. Na szczęście. Jak widzieliście, sprzęt zarąbiście idzie terenowy. Jest, kurde, powiem wam, że te 4x4 w takim lekkim aucie dość sporo daje. Chociaż nie ma blokady mostu tylnego, więc jak widzieliście, gdzie nie gdzie, no to te koło tylne, no nie kręciło się. Defekty, no to no niestety tylko ten zderzak. To będzie to tyle. Jak będzie jakiś śnieg, może jeszcze wam dogram jakieś odcineczki z kamerki. A tak to kończymy, więc do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!